Rozpoczynamy drugą lekcję naszego dzisiejszego spotkania i na wykładzie w tej lekcji i później już w następnej będą omawiane święta jesienne. Święta, które Bóg nakazał Izraelitom, a które były obchodzone co do pór roku jesienią. Te święta jesienne, one rozpoczynają się od takiego święta Rosh Hashanah, czyli tego święta Nowego Roku. Zaraz troszeczkę więcej na ten temat powiem. Rozpoczynało się to święto trąbieniem. Później było święto Yom Kippur, czyli święto pojednania albo ubłagania, no i święto namiotów, czyli święto Sukot. Te święta omówimy. Teraz w tej lekcji omówimy święto Rosh Hashanah, łącznie z tym trąbieniem, i święto Yom Kippur. Święta te opisane są w III Księdze Mojżeszowej w 23 rozdziale. Od początku tego rozdziału myśmy omawiali święta wiosenne. To było aż do 21 wiersza tej trzeciej Mojżeszowej, 23 rozdziału. A później już jest opis świąt jesiennych. Te święta wiosenne mówiły proroczo o dziele Pana Jezusa Chrystusa w czasie Jego pierwszego przyjścia, czego dokonał, to święta jesienne mówią proroczo o dopełnieniu dzieła zbawienia, czyli dokonaniu, czyli czego Pan Jezus dokona w czasie powtórnego przyjścia na tę ziemię, po Kościół, na sąd. Święto Rosh Hashanah. Czytamy o tym tak. To jest 24 wiersz tego trzeciej księgi Mojżeszowej. Powiedz synom izraelskim tak. W miesiącu siódmym, pierwszego dnia tegoż miesiąca, będziecie mieli dzień odpoczynku, dzień pamiętny, obwołany trąbieniem, święte zgromadzenie. Żadnej ciężkiej pracy wykonywać nie będziecie, a składać będziecie ofiary ogniowe dla Pana. To jest właściwie początek tych świąt jesiennych. Właściwie wszystkie te święta jesienne, o których wspomniałem, one odbywają się w jednym miesiącu. To jest ten siódmy miesiąc, miesiąc Tiszry. Rozpoczyna się od pierwszego dnia tego miesiąca i ten pierwszy dzień tego miesiąca uważany jest za Nowy Rok w Izraelu, mimo że tu z tego tekstu nie wynika, że to jest Nowy Rok. Natomiast w Izraelu, w miesiącu Tiszri, to jest przełom września i października, jest to Nowy Rok. W Izraelu jest kilka świąt noworocznych, kilka, przynajmniej cztery. Ale ja zwrócę uwagę na dwa. To są te dwa najważniejsze święta Nowego Roku. Pierwsze to jest ten święto Nowego Roku, o którym Bóg powiedział w 12 rozdziale 2 Księgi Mojżeszowej, że od tego miesiąca Abib, albo Nisan, będziecie liczyli czas. To było wyjście z Izraela z niewoli babilońskiej, z niewoli egipskiej. Wszystko od nowa. I mówiliśmy o czym. Na co to wskazuje? My również mamy taki osobisty, prywatny Nowy Rok, kiedy nas Pan Jezus zbawił. Wyszliśmy z Egiptu. Więc to jest ten pierwszy Nowy Rok. Wiosen, to przypada wiosną, przełom marca i kwietnia. A drugi Nowy Rok to jest właśnie tu opisany, mimo że on nie jest nazwany Nowym Rokiem. To jest ten pierwszy dzień miesiąca Tiszri, czyli siódmego miesiąca. I
Właściwie Żydzi do tego Nowego Roku przywiązują większe znaczenie. Jak do tego doszło, że Żydzi to uważają jako Nowy Rok? Żydzi uważają, że świat został stworzony w ciągu 6 dni. I dobrze uważają. Oni też tak uważają. Ale oni uważają, że to właśnie w tym pierwszym tygodniu miesiąca Tiszy. Tak uważają. A pierwszy dzień tego miesiąca w zasadzie uważają za stworzenie Adama. Tak. Tak oni to komunikują. Że to właśnie ten... I dlatego to uważają jako Nowy Rok. Dla Żyda obecnie, dla Izraela obecnie ten Nowy Rok, który rozpoczyna się w 7 miesiącu Tiszri, jest w zasadzie takim Nowym Rokiem, takim według kalendarza administracyjnego. I bardzo się tego trzymią. I w tym roku to było 20 września mieli Nowy Rok, kiedy to zakończył się rok 5777, a w tej chwili mają 5778. To tak, żebyśmy wiedzieli. 20 września się rozpoczęło o zachodzie słońca. To żebyśmy rozumieli, dlaczego są te przynajmniej dwa ważne święta Nowego Roku. Ten pierwszy Nowy Rok to jest taki religijny, ten drugi to jest administracyjny. W ogóle z kalendarzem żydowskim to są pewne problemy, bo kalendarz żydowski kieruje się fazami księżyca. To jest kalendarz księżycowo-słoneczny, księżycowo-solarny. I że księżyc w swojej fazie zamyka się w 29 dniach i tam chyba 1/4 tego dnia nie odpowiada, jest krótszym miesiącem od naszego miesiąca. My mamy 30-31. U nich zawsze miesiąc rozpoczyna się o nowiu. Musi być dwóch świadków. Oczywiście dzisiaj przy technice to się oblicza inaczej. Ale tak było w Izraelu, że było dwóch świadków, którzy obserwowali, że pojawia się nów. Jeżeli dwóch świadków zaświadczyło, że widzieli nów, od tego czasu liczy się następny miesiąc. Ale, tak jak już powiedziałem, że miesiąc słoneczny jest krótszy od miesiąca naszego, a krótszy jest gdzieś około 3 dni, to w roku się tego uzbiera? Nie, krótszy jest... Z tym są kłopoty. Krótszy jest, jeżeli chodzi o sam miesiąc, 29 dni i 1/4. No to jest gdzieś około 3 dni. W sumie się tego nazbiera w ciągu roku około 11 dni. Dlatego też co 3 lata dokładają taki rok przestępny, że jest po ostatnim miesiącu 12, tak zwanym miesiącu Adar, jest miesiąc dodatkowy, który uzupełnia te brakujące dni, żeby to zgadzało się z rokiem solarnym, czyli słonecznym. To jest to wyrównanie tym dodatkowym miesiącu, po miesiącu Adar, po miesiącu 12. Teraz o samym tym miesiącu siódmym, o tym miesiącu Tiszry. To jest miesiąc siódmy, zwróćmy na to uwagę, że to jest miesiąc siódmy. A dla Żyda, czym siódmy dzień dla tygodnia, tym siódmy miesiąc dla miesiąca. Dlatego ten siódmy miesiąc jest uważany jako miesiąc sabatowy. I pierwszy dzień tego miesiąca rozpoczyna się odpoczynieniem. I tak tu właśnie czytamy. Powiedz synom izraelskim tak, w miesiącu siódmym, pierwszego dnia tego miesiąca będziecie mieli dzień odpoczynku. A później zwróćmy uwagę,
że to jest dzień pamiętny, a w 25 wierszu żadnej ciężkiej pracy wykonywać nie będziecie. Zapamiętajmy sobie, bo później będzie w naszych rozważaniach nam to bardzo potrzebne. W innych świętach również jest podkreślone, że żadnej ciężkiej pracy nie wolno wykonywać, jeżeli chodzi o pierwszy czy ostatni dzień tego święta. Natomiast jest taki moment, gdzie żadnej pracy nie wolno wykonywać. I na to będziemy chcieli zwrócić uwagę, dlaczego jest taka różnica. A więc miesiąc, ten pierwszy dzień tego miesiąca Tiszri, był to dzień pamiętny, obwołany trąbieniem. Tu jest powiedziane, że obwołany jest trąbieniem. Wiecie, trąby w Piśmie Świętym mają wielkie znaczenie. Jest powiedziane, że kiedy Pan Jezus przyjdzie, również to będzie ogłoszone trąbieniem. To jest pierwszy Tesaloniczan, kiedy byśmy tam zajrzeli. Ale pozostańmy tu. Do czego te trąby, które tu są wymienione, do czego one nawoływały? Dla Izraelitów te trąby nawoływały do takiego wejrzenia w siebie. Nawoływały, to zbliżały się dni pokuty. 10-dniowy okres takich dni, oni nazywali je dniami strasznymi. Gdzie człowiek miał wejrzeć w siebie, miał uregulować jakieś nieprzyjemne sprawy z bliźnim. Właściwie się mówi, że w tym czasie w Izraelu najczęściej używanym wyrazem powinien być był wyraz przepraszam. Przygotowywali się w tym okresie dziesięciodniowym do najpoważniejszego święta, jakie Izraelici obchodzili i obchodzą po dzisiaj. To jest święto Jom Kippur. I teraz czytamy w 26 wierszu tej trzeciej Mojżeszowej, 23 rozdziału, i przemówił Pan do Mojżesza tymi słowy. A więc tu chciałem podkreślić ten Rosh Hashanah, ten nowy rok, trąbienie, 10-dniowy okres badania siebie, wejrzenia w siebie, przygotowania się do najpoważniejszego święta, święta pojednania z Bogiem. Te dni, 10-dniowe dni, one powinny były służyć, żeby uregulować jakieś winy ze swoimi bliźnimi. Bo wtedy dopiero człowiek, przypominacie sobie to Piąte Święto, dopiero wtedy mógł być pojednany, jeżeli uregulował sprawę z bliźnim. A teraz miała być uregulowana sprawa z Panem Bogiem. I 26 rozdział tej trzeciej Mojżeszowej, 26 wiersz 23 rozdziału trzeciej Mojżeszowej. I przemówił Pan do Mojżesza tymi słowy. 10 dnia jednak tego samego 7 miesiąca będzie dzień pojednania. Będzie to dla was święte zgromadzenie. Ukorzycie się i złożycie Panu ofiary ogniowe. Żadnej pracy w tym dniu wykonywać nie będziecie. Zwróćcie uwagę, że tu już jest powiedziane żadnej pracy. Nie żadnej ciężkiej pracy, ale żadnej pracy. Absolutnie zakaz wykonywania jakiejkolwiek pracy. To jest powtórzone tutaj. Żadnej pracy w tym dniu wykonywać nie będziecie, gdy jest to dzień pojednania, aby pojednać się z Panem, Bogiem waszym. Każdy zaś, kto się nie ukorzy w tym dniu, będzie wytracony ze swojego ludu. Widzicie, to ukorzenie mówiło o upamiętaniu. Tak byśmy to odczytali dzisiaj. Każdy, kto się nie upamięta, nie przyzna do winy, do grzechu przed Panem, będzie wytracony spośród swojego ludu. Jak ważne jest upamiętanie. Jak ważne jest upamiętanie. Nie ma prawidłowej wiary bez upamiętania. Pan Jezus, kiedy rozpoczął głoszenie Ewangelii, to rozpoczął od tego wyrazu: upamiętajcie się. Upamiętanie. Każdy zaś, kto się nie ukorzy w tym dniu, będzie wytracony ze swojego ludu. Każdego, kto w tym dniu wykonywać będzie jakąkolwiek pracę, wytępię spośród jego ludu.
zastanawiające. Absolutna bezczynność obowiązywała każdego. I w 31 wierszu jeszcze raz to jest podkreślone. Żadnej pracy wykonywać nie będziecie. Jest to wieczna ustawa dla waszych pokoleń we wszystkich siedzibach waszych. Jest to sabat, dzień całkowitego odpoczynku. To nie chodzi o ten sabat cotygodniowy. Sabat, czyli jako odpoczynek. Jest to sabat, dzień całkowitego odpoczynku. Ukorzycie się 9 dnia tego miesiąca wieczorem, od wieczora do wieczora obchodzić będziecie wasz sabat. No i teraz chcemy wiedzieć coś więcej na temat tego święta Jom Kippur. To święto opisane jest w tej samej trzeciej księgi Mojżeszowej w 16 rozdziale. Nie będziemy szczegółowo tego rozdziału opisywać, rozważać, ale kiedy czytamy, to zauważamy, że jedyną aktywną osobą w czasie tego święta był arcykapłan. Jedyną aktywną osobą w czasie tego święta był arcykapłan. A arcykapłan wskazuje na arcykapłaństwo Chrystusowe. A nasz arcykapłan, to co już przeczytaliśmy dzisiaj, omawiając system ofiarniczy z listu do Hebrajczyków, co do naszego zbawienia był jedyną aktywną osobą. Jeżeli chodzi o nasze zbawienie, my w tym nie mamy żadnego udziału. My się nie możemy pochwalić przed Bogiem niczym, żebyśmy powiedzieli, ale coś zrobiliśmy w tym kierunku. To właśnie ten zakaz całkowitej jakiejkolwiek pracy wskazuje, że zbawienie jest całkowicie z łaski dane nam w Jezusie Chrystusie przez naszego arcykapłana. To jest była najważniejsza myśl w omawianiu tego święta. Arcykapłan miał prawo wejść poza zasłonę. Właśnie w tym święcie musiał złożyć ofiarę za siebie. To jest takie trochę zaskakujące, prawda? Że musiał złożyć ofiary za siebie. Musiał z tą krwią ofiary wejść za zasłonę. Tam kropił w jego skrzyni. Zaskakujące dlatego, kiedy sobie uświadomiły, że arcykapłan starotestamentowy wskazywał na arcykapłaństwo Pana Jezusa Chrystusa. Ale później dowiadujemy się z listu do Hebrajczyków, że on był też tylko człowiekiem. I też był grzesznym człowiekiem. A tam za zasłoną była Boża obecność. I nie było takiej możliwości, żeby człowiek grzeszny bez złożenia ofiary za swój grzech mógł stanąć przed Bogiem i ostać się. To żebyśmy rozumieli. Musiał złożyć ofiary za siebie. Z tą ofiarą wchodził poza zasłonę i kropił zasłonę. Kropił wieko. I to wieko, które było tronem Boga. I właściwie było, Bóg jest naszym sędzią, gdyby nie było pojednania. Bośmy sobie na sąd zasłużyli. Przez kropienie tą krwią zamieniało się na ubłagalnię. Później, kiedy Pan Jezus wszedł z własną krwią, On jest ubłaganiem za nasze grzechy. On nie składał ofiary za siebie już. On złożył ofiary za nas grzeszników, za tamtych arcykapłanów też. Tamten arcykapłan wychodził, składał kolejną ofiarę za grzechy ludu. Wchodził z krwią tej ofiary, znowu kropił wieko. I to wieko wtedy stawało się przebłagalnią. Popatrzmy, że Pan Jezus jest nazwany ubłaganiem za nasze grzechy. Pierwszy list Jana, przeczytam drugi rozdział,
pierwszy i drugi wiersz. Pierwszy list Jana, drugi rozdział, przeczytam pierwszy i drugi wiersz. Dzieci moje, to wam piszę, abyście nie grzeszyli. A jeśli by kto zgrzeszył, mamy orędownika u Ojca, Jezusa Chrystusa, który jest sprawiedliwy. On ci jest ubłaganiem za grzechy nasze. A nie tylko za nasze, lecz i za grzechy całego świata. To jest to. To jest wypełnienie się tej symboliki zawartej w dniu pojednania. Arcykapłan, jedyna aktywna osoba. Wiecie, jest ogromną herezją powtarzanie tej ofiary. Jedną ofiarą uczynił na zawsze doskonałymi tych, którzy są uświęceni. List do Hebrajczyków kilkakrotnie to powtarza, że ta ofiara jest wystarczająca, nie do powtórzenia. Trzymajmy się tego. To jest naszym fundamentem wiary. Tam, kiedy patrzymy na tą pokrywę, która jest nazwana tronem Bożym, to tam widzimy dwóch cherubów. Oni są jak gdyby skierowani twarzą na dół, patrząc na to wieko. Tak to jest odczytywane. Cherubowie, ci, którzy najbliżej tronu Bożego, jakby ze zdziwieniem, co się dzieje, że ta krew ma taką moc, że teraz zamiast sądu spotyka cię łaska. Kiedy popatrzymy do listu do Rzymian, tam jest opisane również to nasze pojednanie. List do Rzymian, 5 rozdział, 10 wiersz. Może przeczytam od 8. Bóg zaś daje dowód swojej miłości ku nam przez to, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł. Tym bardziej więc teraz, usprawiedliwieni krwią Jego, będziemy przez Niego zachowani od gniewu. Jeśli bowiem będąc nieprzyjaciółmi zostaliśmy pojednani z Bogiem przez śmierć Syna Jego, tym bardziej będąc pojednani dostąpimy zbawienia przez życie Jego. Jezus jest naszym pojednaniem. To jest wypełnienie się tego święta Jom Kippur, święta pojednania. Popatrzmy jeszcze do 2 Korynt, 5 rozdział. 2 Korynt, 5 rozdział. Przeczytam od 18 wiersza. A wszystko to jest Boga, który nas pojednał sobą przez Chrystusa i poruczył nam służbę pojednania. To znaczy, że Bóg w Chrystusie świat sobą pojednał, nie zaliczając im ich upadków i powierzył nam słowo pojednania. Dlatego w miejsce Chrystusa poselstwo sprawujemy, jak gdyby przez nas Bóg upominał, w miejsce Chrystusa prosimy, pojednajcie się z Bogiem. On tego, który nie znał grzechu, za nas grzechem uczynił, abyśmy w Nim stali się sprawiedliwością Bożą. To jest wypełnienie się tego święta Jom Kippur. Ukorzenie się, przede wszystkim przygotowanie się na to święto. Przygotowanie się na spotkanie z Bogiem. Upamiętanie, ukorzenie się, przyznanie się do winy i przyjęcie Jezusa Chrystusa jako tego, który jest naszym pojednaniem, który jest naszym ubłaganiem za nasze grzechy. Właściwie to, co do Rosh Hashana i tego nowego roku, to tak w skrócie miałbym tyle. W tym następnym wykładzie poświęcimy więcej uwagi świętu namiotów, świętu Sukoty. Teraz robimy krótką przerwę.